Bro. Myślę, czy kontynuować zabawę tym treflem, może jedną, i potem coś się wymyśli. Bo jednak trzeba nabić sobie te pozostałe postacie, żeby nazbierać Gelda na arenę. Na razie jestem zadowolony z performance'u mojej talii, tylko że to jest najtańsza talia, a widzimy, że pancerenka jest w miarę zbalansowana i reszta, więc może. Anduin Ryn kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Spalicie światłość. Spali, spali. Na start nie ma sensu. Sounds ok. Czybym zaczynał? Nie, Mumin zaczyna. Niech sobie człowiek żyje, mi się nie spieszy. Czy święte no streamy gdzie? Co ty? A ktoś pewnie będzie streamował. Muszę to rozważyć. O tu, oko mruga jak się klika, teraz zobaczyłem. Gotów do akcji! No fajne, fajne, ale... Czego cię? Co ty na to? Jestem w te jakieś gify, w sobie zobaczę. Co to? Wizja umysłów. Okej, okay. No i za dwa to co? Ciekawe, czy dostał jedno z tych pierdzielnięć. Okej, okay. Koleś jest prawdopodobnie, skoro marnuje już teraz takie rzeczy, nie należy do ludzi ogarniętych. Mamy festiwal prowokacji i będziemy mogli bić misiami. Teraz je tylko jakoś zbufować. No i jest. Jego obszarówka zadaje 2, więc nie ma hardcore i powinna być spoko. Tu idę na pasterkę. Kiedyś byłem. Zbił misia. Miał do tego prawo. Ośmienia się czynię, więc my modlimy się o jakieś fajne rzeczy, żeby tu wskoczyły jakieś imba karty. No więc możesz molestować misia. No ale miś po prostu ci wpierdzieli. Miś powraca. Co teraz zużyjesz, żeby zabić misia, człowieku? Jakieś żydowskie korzenie. Tak, był karp po żydowsku. Co się u nas je? Syf! Żarło to jest badziewne. Strasznie. Niego trzeba się pozbyć jak najszybciej. Jak na złość nie mam jak go się teraz pozbyć. Gotowe. Niech on już tutaj bije moich. Gotów do akcji. Zamiana w gówno? Nie. Okej. To jest z nim sprytny build.
to jest moje GG, on na to czekał chyba. Dlatego spróbujmy coś wymyślić cwanego. Musiał tak przerżnąć misia. A my młodzimy się, żeby dojść do dziesiątki, wtedy jest nasz kozak. To będzie ładnie rosło. Teraz tylko zmasakrować. Plus jest to. Jak nie ma prowokacji, no to jest szansa zarąbać. Czego chcieć? Trzy kolejki trzeba trzymać. Tak sobie myślę. Widzę twój kres. Widzę twój kres. Gotowe. Spoko. On musi teraz atakować. Niestety, bo tak to mu roz... Papusiałem bohatera. Zamiana w gówno, zniszcz zunika. Poszedł w te ataki. Nice. Ktoś jest ranny? Leczymy gościa i teraz dopiero sobie karty. Jest fajne. Jest tu pośledzony, ale nie do końca. Z tym gównem mu wyszło. Co powiesz na to? Mamy go. Widzę twój kres, widzę twój kres. No, rojownicy. To było spoko. Kozaczył, kozaczył. Dostał w dupę, aż idziemy jeszcze. Więc cóż, widzimy na co miał zbudowany ten build wychowany, żeby hodować gówno. I niestety gówno się nie nadało w obliczu mojej ilości... prowokacji. Anduin kontra Malfurion. Tak zwany syf. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Fajny, na porządek, fajny na początek, miś może zostać. Lekkie, łatwe i przyjemne karty, bardzo zadowolone, spoko. Boże, Emil jest. Już 20, tak. Ja zaczynam. Nawet jakbym chciał, to nie mogę. Wróciła ta karta. Fajnie. Jaka na początek postać imulanego? To. Chodź tu. Czego chcieć? Gotowe. Jak cię gra na 2 na 2? Jeden sobie wybiera rasę, no i idziemy przeważnie na dwa kompy, czy jakoś tak. To jest zdolność, nie? Tak, czy karta.
co ty na to? Jego też zabijesz, skurczysynu? Co on tam robił? Bufował te bestie, tak? Te... Dobra, no karta za kartę, Żyd za Żyda. Co on poszedł? No... Nudzi. Czas na nikogo nie czeka. Tak bardzo chciałbyś do przodu. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Okej, robi się już ciekawie. Żeby coś zwyrtło się dobrego z tego. O! Wow! Pozytywne. Aczkolwiek liczyłem na jakieś gówno, natomiast no to może coś tam w przyszłości pomóc. Czekamy na fajne karty cały czas. Widać, że umie myśleć. No, może po prostu nie umie ruszać myszką zbyt szybko i tyle. Tak się nie da urwać. Co też można rozpierdzielić, może bym miał. Nie wiem, czy to coś się stanie, jak sobie poniszczę, ale... Jestem gotów. Wcale nie! No okej. Okidoki, robi się nieciekawie z tej przyczyny, że nie mam jak z tym zawalczyć. Można to orżnąć i nie będzie jak dobić. Muszę to rozważyć. I co zacznie bufować, to będzie hardcore. Pytanie, czy tego nie wyleci jakoś jaką pierdzielnę z tej baśki? O, skoro nalegasz? No nic. Spokojnie. Więcej. A to było takie... Słodkie, słodkie, ale głupie. O, skoro nalegasz? Nie wziąłem nic, co podwoi, ale zaryzykujmy, niech wystawi więcej i pojedziemy z obszarówką, będziemy dobijać tym. Jest już sytuacja, kiedy warto tego użyć. Natomiast zbliżamy się do fajnej fazy. Mam za mało money. Hmm.
W następnej wystawimy tych dwóch ziomali. Uderz. Uderz. Zastanawiam się. Ma jakieś darmówki, czy liczy, czy myśli, czy nie wie, że się to kryje tym? Tarion, która jest na stole. Okej. Okay. Pan Provo. Potem to. Plus, nie wiem, czy tego by nie zrobić. A jak nie tam to i to i będzie gimba. Tylko czy on czegoś nie odpierdzieli? Myślimy, czekamy, zastanawiamy się. Na imba karty mamy to. Więc się nawet o takie modlimy, o te jakieś jego drzewce wyrywające zęby z korzeniami i tak dalej. No to już zobaczyłem. Co tam robi? No, może lewitujący człowiek. Czy on to zrobił, żeby mi zbugować system? Czasami się buguje. Boże, jakbym w to pograł na tablecie. Bym teraz sobie leżał w łóżku wygodnie. Pił... O, kupię sobie miód pitny. Właśnie. Miód pitny. To chciałem zrobić. Jesteśmy głodni, zesty. To, kto to jest? Nie, jest jakiś badziew. No nikogo nie czeka. Co on tam zrobił? Muszę się obstrawić. Miód pitny. O. Tę kartę chcę. Teraz tak. Tak sobie myślę. Co powiesz na to? Co kryje przyszłość? Gotowe. Impressive. Ma dużo kart. To jest prawdopodobnie już GG, niestety, ale zobaczymy. Co to jest?
Gdzie mam uderzyć? To jest szarża? Tak. Żyjemy. Gotowe. Zostałem pokonany.